Witajcie kinomaniacy. Widzimy się ponownie w ramach hasła Nie zamyka się na kulturę, zaproś nas do domu. Przyjrzymy się dzisiaj bliżej jednemu z polskich najzdolniejszych i najczęściej nagradzanych filmowców polskiego pokolenia. A mianowicie Jan Komasa, reżyser i scenarzysta. Ale najpierw sprawdźmy swoją wiedzę na jego temat. Przygotowaliśmy dla Was kilka krótkich pytań. A mianowicie, kto zagrał główną rolę w filmie Sala samobójców Hejter? Czy był to może Maciej Musiał? A może Maciej Musiałowski? A może Jakub Gierszał? Drugie pytanie. Co łączy film Sala samobójców z Salą samobójców Hejter? Czy może książka? Czy może łączy te dwa filmy o twórca głównej roli? A może gra komputerowa? Trzecie pytanie. Czy film Sala samobójców Hejter był inspirowany realnym wydarzeniem? Tak czy nie? Ile osób obejrzało pokaz specjalny filmu Miasto 44, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie? Czy 100 tysięcy osób? A może 12 tysięcy osób? A może pokaz w ogóle się nie odbył? Na podstawie jakiej książki powstał scenariusz filmu Miasto 44? Czy były to pamiętniki żołnierzy Baonu Zośka? Czy może Kamienie na szaniec? A może pamiętniki z Powstania Warszawskiego? Jaką rolę w filmie Miasto 44 odegrał Richard Bain? Czy był dostawcą kanapek? Czy może był konsultantem do spraw efektów specjalnych? Czy może był kompozytorem muzyki? W jakiej miejscowości kręcono film Boże Ciało? Czy nagrano je na Podlasiu w miejscowości Jaślisk? Czy na Mazurach w Kętrzynie? Czy może na Mazowszu, w Warszawie? Który film Jana Komasy został nominowany do Oscara? Sala samobójców Hejter? Czy może Sala samobójców? Czy może Boże Ciało? Czy Bartosz Bielenia po raz pierwszy zakładał do roli sutannę? Tak czy nie? Co to jest sutanna i kim jest Bartosz Bielenia? Mamy nadzieję, że przygotowany materiał pomoże Wam w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi w przygotowanym quizie. Przejdźmy sobie już do reżysera, do materiałów. Jan Komasa jest synem aktora Wiesława i wokalistki, producentki muzycznej Ginny Komasa. Pochodzi z rodziny z tradycjami artystycznymi. Brat Szymon jest śpiewakiem operowym, siostra Maria wokalistką i siostra Zofia reżyserką i kostiumografem. Sam Komasa studiował na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Za swoją studencką etiudę w 2003 roku Fajnie, że jesteś zdobył nagrodę w festiwalu w Cannes. W wieku 23 lat wyreżyserował jedną z trzech części filmu Oda do radości, wielokrotnie reprezentowanego na polskich i zagranicznych festiwalach. Jan Komasa, obecnie mając 38 lat, zdążył już wyrobić sobie markę reżysera kultowego, zdobywając przy tym wiele prestiżowych nagród na polskich i zagranicznych festiwalach. Nie ograniczył się do twórczości na dużym ekranie. Swoje umiejętności przejawiał również w tworzeniu teledysków, seriali i reklam. Po sukcesie filmu Sala samobójców w 2014 roku przyszedł czas na nagrody i pochwały za film Miasto 44. To film Jana Komasy zrealizowany z rozmachem. Uniwersalna opowieść o miłości, młodości, odwadze i poświęceniu, rozgrywana w czasach Powstania Warszawskiego. Miasto 44 to projekt filmowy o niespotykanym w Polsce rozmachu scenograficznym, kostiumowym i wizualnym. Konsultantem do spraw efektów specjalnych był wybitny hollywoodzki specjalista Richard Bain, który wcześniej współpracował z Christopherem Nolanem, Peterem Jacksonem i ma w dorobku efekty do światowych hitów, m.in. Casino Royale, Incepcja, King Kong czy Nędznicy. Przez plan przewinęło się ponad 3000 statystów. Budową imponujących dekoracji zajęło się 10 odrębnych ekip, które do zainscenowania zniszczonego miasta
użyło 5000 ton gruzu. Specjalny pokaz Miasto 44 odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach oficjalnych obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wśród nich honorowe miejsce zajęli powstańcy, którzy przybyli z całego świata. Pokaz Miasta 44 był symbolem hołdu dla ich odwagi i heroizmu. Kluczową rolę odegrała odpowiednia literatura, a zwłaszcza pamiętniki żołnierzy Bajonu Zośka. To na ich podstawie powstała pierwsza wersja scenariusza, która potem uległa licznym zmianom, aby ostatecznie stać się podstawą filmu Miasto 44. Pierwszym adresem, pod który udał się Jan Komasa po otrzymaniu propozycji, było Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak sam mówi, muzeum bardzo nam pomogło, zaraziło nas wieloma koncepcjami i wspierało. Miałem tam nawet swój własny gabinet. Mam wrażenie, że przez 8 lat zaliczyłem fakultet pod tytułem Powstanie Warszawskie. Część zdjęć zrealizowana była w Warszawie, ale tytułowego Miasto 44 szukano również w innych miejscowościach i ostatecznie nakręcono je również w Modlinie, Łodzi, Wrocławiu, Świebodzicach, Walimiu. Obejrzyjcie krótki zwiastun dotyczący filmu. Nie doniosę na ciebie i nie chcę się tu więcej widzieć. Załatwimy ci pracę, załatwimy ci nowe dokumenty, pomożemy ci ze wszystkim. Moja siostra. Uczymy ją pływać. To trzeba po nią popłynąć, ona sama nie wróci. Rogan popłynie! Nie! Stefan popłynie! O, chodź. Poznaj Ale. Alu! To jest pan... Stefan, Stefan. My już się znamy. Konspiracja jest tak wesoła. Mamy najlepsze dziewczyny. Przysięgnij, że się nie będziesz nic mieszać. Przysięgnij. Przysięgam być wierny ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej. Od teraz będziemy razem jeść, spać. A może nawet śpiewać. Niemcy bombardują szpital. Tam jest Stefan. Trzeba go stamtąd zabrać. To są moi ludzie. Są do pańskiej dyspozycji. Te dzieci? Myślał, że powstanie po 2-3 dni. Mylił się. Po co to wszystko było? Po co? Po 5 latach od premiery filmu Miasto 44 na dużym ekranie oglądamy kolejne dzieło reżysera Jana Komasy, a mianowicie film pod tytułem Boże Ciało. Jest to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. Boże Ciało to odważna produkcja ocierająca się o tematy tabu, dotykająca kwestii społecznych podziałów oraz skomplikowanej duchowości młodych ludzi.
Film znalazł się w konkursie głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie wśród 18 innych filmów walczył o najważniejsze polskie nagrody filmowe. Naniesione poprawki Komasy potraktowano absolutnie poważnie. Zmienili tekst zgodnie z jego zaleceniami. Na tym etapie była już bardzo bliska wersja tego, co sam Komasa chciał zobaczyć na dużym ekranie. Dołożył cały wątek o mrocznej przeszłości głównego bohatera. Dodało to sporo dramatyzmu, takiego pazura. Boże Ciało nie było czystym dramatem czy obyczajem, ale miał zabarwienie psychologiczne. W Bożym Ciele kamera stoi 95% w miejscu. Jest to bardzo rzadki chwyt, ale i też ryzykowny. Tylko i wyłącznie w pierwszej i ostatniej scenie kamera jest tak zwanej ręki. Tylko 4 czy 5 razy porusza się delikatnie na szynach. Otwórca głównej roli, Bartosz Bielenia, bardzo przygotowywał się do roli. Namiętnie czytał Pismo Święte, katechizm, encykliki papieskie, śpiewał, dużo chodził do kościoła. Bartosz w życiu prywatnym jest zainteresowany tematami z zakresów światopoglądowych i religii. Rzeczywiście, wiele razy grał już księdza. Jeszcze będąc na etapie zdobywania dokumentacji do filmu w Jaśniskach, w miasteczku na Podlasiu, gdzie odbywały się zdjęcia, Komasa, jako mocno zaangażowany reżyser, przesyłał swoim aktorom filmiki, które nagrywał z miejscowymi ludźmi. Szukał inspiracji. Zorganizował nawet specjalne spotkanie na plebanii z księdzem. Obejrzyjcie zwiastun. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie każdy z was się zapyta, po co tu jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa. Proszę księdza, a jakby maturę zrobił, to na pewno by się nic nie dało. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Zresztą jest wiele innych sposobów na to, żeby robić coś dobrego. Łatwiejszych. Bez rady. A skąd jesteś? Nieważne skąd jesteś, ważne dokąd zmierzasz. A ty dokąd zmierzasz? Księdzem jestem. Chciałem przywitać księdza Tomasza, który zawitał do nas w ramach wakacyjnej pielgrzymki. Gdzie jesteś? Szukają mnie? Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. No co, muszę i wszystko? I nie tylko. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić 7 osób? Po co to rozdrapywać? Po co ci takie prowokacje, co? Co ty się wybierasz z zakładu z powrotem? Obstawiam, że tego nie przeżyjesz. Część z was na sali kinowej obejrzała najnowsze dzieło reżysera tuż przed zamknięciem kin w wyniku epidemii. Pozostali obejrzeli film Sala samobójców Hejter na platformach internetowych. Nowa odsłona kultowego dzieła Jana Komasy to elektryzujący cyber-thriller. Współczesna wersja Romeo i Julia, będąca uniwersalną opowieścią o miłości, która przeradza się w hejt. Hejter jest stosunkowo luźną kontynuacją nakręconej niemal dekadę temu Sali samobójców. Znajomość pierwszej części, świadomość fabularnych wydarzeń i psychologicznego mechanizmu pozwala wejść głębiej w świat bohaterów Hejtera. Film Sala samobójców Hejter nie był inspirowany żadnym realnym wydarzeniem. Ostatnim elementem skomplikowanej fabularnej narracyjnej łamigłówki Hejtera jest ostra kobieta, będąca głównym łącznikiem Hejtera z pierwszą częścią Salą samobójców. Beata Santorska, niegdyś złamana śmiercią syna,
dzisiaj po niemal dekadzie powraca jako przebojowa właścicielka agencji marketingowej. Sala samobójców Hejter wygrał prestiżowy Tribeca Festival Film. To pierwszy polski film w historii, który znalazł się w konkursie głównym. Pierwszy, który zdobył najważniejszą nagrodę za najlepszy zagraniczny film fabularny. Jednym z elementów, które przesądziły o trwającej ponad rok postprodukcji Hejtera, była koncepcja wprowadzenia do fabuły wizualnie wyrafinowanej gry MMORPG. To kolejny element, który łączy Hejtera z salą samobójców, na potrzeby której stworzono innowacyjną wariację środowiska Second Life. W tle pojawia się ważkie pytanie o to, czy rzeczywistość, jaką znaliśmy, można jeszcze odseparować od świata cyfrowej fikcji. Coraz trudniej rozsądzić, czy ludzie, których profile oglądamy w portalach społecznościowych, są prawdziwi, czy tylko chowają się za cyfrowym awatarem. Cześć. Nigdy nie przypuszczałam, że będę musiała nagrywać taki filmik do was, ale fala hejtu. Zalała cię fala hejtu. Jak na mnie spadła, to ile ludzi się ode mnie odwróciło, w tym moim przyjaciół. Każdy po drugiej stronie ekranu również jest człowiekiem. Gdzie pracujesz? W internetach. Słyszałeś to? Zdolny, bystry, bezczelny, szybki. Mógłbyś robić tyle innych rzeczy. Mógłbym. Znajdźmy jego czułe punkty. Ale po co? No i proste komunikaty, młody. Na emocjach. Jakieś hasło wymyśl. Prawda jest najważniejsza. Fajnie. No jak, rabiasz się ze studiami i z pracą? Skandal w sztabie na samym początku kampanii wyborczej. Widzę, że mi czegoś nie mówisz. Ja? Mieliśmy sobie mówić wszystko. Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie. Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych? Nie można obsługiwać konkurencyjnych klientów. Wszystko można. Interesujesz się polityką? Nie, absolutnie. A czym się interesujesz? Ludźmi. Witam cię w sali samobójców. Wróćmy do quizu. Rozwiążmy go wspólnie. Pytanie pierwsze. Kto zagrał główną rolę w filmie Sala samobójców Hejter? Odpowiedź prawidłowa to Maciej Musiałowski. Co łączy Salę samobójców z filmem Sala samobójców Hejter? Odpowiedź C. Gra komputerowa. Czy film Sala samobójców Hejter był inspirowany realnym wydarzeniem? Odpowiedź B. Nie. Ile osób obejrzało pokaz specjalny filmu Miasto 44, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie? 12 tysięcy osób. Na podstawie jakiej książki powstał scenariusz filmu Miasto 44? Były to pamiętniki żołnierzy bajonu Zośka. Jaką rolę w filmie Miasto 44 odegrał Richard Bain? Był konsultantem do spraw efektów specjalnych. W jakiej miejscowości kręcono film Boże Ciało? Na Podlasiu w miejscowości Jaślisk. Który film Jana Komasy został nominowany do Oscara? Oczywiście było to Boże Ciało. Odpowiedź C. Czy Bartosz Bielenia po raz pierwszy zakładał do roli sutannę? Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B. Nie. Dzięki, że byliście z nami. Nie zamykajcie się na kulturę, zaproście nas do domu. Odwiedzajcie naszą stronkę internetową i bądźcie zdrowi.